Cześć! Dzisiaj w materiale Sasin. Jacek Sasin na Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych na serio wypadł całkiem nieźle. Włodzimierz Karpiński odnosi się do idiotycznych słów Andrzeja Dudy, a Adam Bodnar pomija pseudo-wyrok pseudo-Trybunału Konstytucyjnego i wchodzi do Prokuratury Krajowej, w której zaczyna drugi etap wielkiego sprzątania. Ja mam na Sebastian i dzisiaj na moim politycznym vlogu poruszę tematy, które elektryzują nie tylko Polskę, ale jak się okazuje, także za sprawą posłów PiS całą Europę. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bo od tego właśnie chcę zacząć, ze swoim dyrygentem Jurkiem Owsiakiem, jest niewiarygodnym na skalę światową wydarzeniem. Jerzy Owsiak od ponad 32 lat rozpala nie tylko serca, ale także i portfele wielu Polaków oczywiście z tej niepisowskiej strony bo dla nich jest to działanie szatana. Ja osobiście co roku pomagam w tej akcji praktycznie od początku jej powstania. Ostatnie trzy lata mieszkam na Bali, a więc ostatnie dwa finały miałem okazję wspierać WOŚP jako członek sztabu WOŚP właśnie na Bali. Działałem w tym sztabie bardzo aktywnie, wspierałem, tworzyłem, kreowałem pomysły. Natomiast w tym roku niestety w bardzo ograniczonej wersji biorę udział w tym sztabie na Bali, ale w zamian za to postanowiłem dać nagrodę na Allegro. Aukcja z moją nagrodą jest już na Allegro. Link do tej aukcji znajdziecie tutaj, jak i w opisie do tego filmu. Jak wiecie, mieszkam na Bali i ciężko mi się na przykład będzie z wami spotkać w Polsce. Dlatego moją nagrodą jest darmowy weekend dla dwóch osób na Bali. Będziemy razem zwiedzać, jeść, pić, bawić się. A do tego, jeżeli zechcesz, zaproszę cię do mojego podcastu i razem coś nagramy i pogadamy. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, zanim zaczniesz licytować tę aukcję, napisz do mnie na Instagramie. Link do mojego Instagrama masz tutaj, oczywiście także w opisie. Dlaczego Instagram? Bo tam już jest więcej szczegółów na ten temat i co więcej, właśnie tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Adam Bodnar oświadczył, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest obarczony wadą prawdą i powiem Wam, że jak dla mnie, naprawdę ma to sens. Ta wada prawna jest bardzo istotna i ona my, mogłaby dotyczyć każdego z nas. Sprawę do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie deliktu prawnego konstytucyjnego wniósł pan Barski, prokurator krajowy, były prokurator krajowy. Ona została wniesiona tam z pominięciem procedury instancyjności sądów. Barski, wnosząc sprawę bezpośrednio do Trybunału Konstytucyjnego, zachował się tak, jakbym ja albo ty, zamiast iść do sądu pierwszej instancji, poszedł od razu do sądu apelacyjnego, bo w sądzie apelacyjnym pracuje mój kolega, moja koleżanka. De facto faktycznie pracuje, ale i tak, jeżeli chciałbym pójść z kimś do sądu, to muszę najpierw pójść do pierwszej instancji. A dopiero do drugiej instancji, i na końcu mogę złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Barski ominął te dwa etapy i poszedł od razu do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego? Dlatego, że tam zasiadają jego koledzy z ław sejmowych. Moim zdaniem nie ma takiej możliwości, abym ja czy ty ominął te pierwsze etapy sądownictwa i poszedł od razu. Ale Barski. Jak myślał, tak zrobił. Właśnie z tego powodu Adam Bodnar uznał wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie, w sumie, Trybunału Konstytucyjnego zaobarczone wadą i nie bierze go sobie na poważnie. W sumie, do mnie to naprawdę przemawia, a do was przemawia takie działanie pana prokuratora generalnego Adama Bodnara? Napiszcie mi to w komentarzu, bo w sumie mnie to bardzo ciekawi. Bodnar bez silnych ludzi, bez funkcjonariuszy, bez policji czy bez służby więziennictwa wczoraj wszedł do prokuratury krajowej po to tylko, żeby zmienić Zaznaczam, zmienić tabliczki na drzwiach do biura na przykład prokuratora, byłego prokuratora krajowego, pana Barskiego. Prokuratorzy skupieni w stowarzyszeniu adwocem, tak, właśnie się dowiedzieliśmy, że jest takie stowarzyszenie adwocem. Jest to stowarzyszenie pośrednio kierowane przez Zbigniewa Ziobrę, a bezpośrednio zasiadają tam wszyscy nominaci z prokuratur, którzy są funflami od Zbyszka Barskiego i innych prokuratorów na telefon od Zbigniewa Ziobry. Prokuratorzy ci krzyczeli, że Bodnar wejdzie z policją, ale Bodnar bardzo spokojnie, kulturalnie i merytorycznie wszedł do prokuratury krajowej i rozpoczął drugi etap porządków, czyli sprzątanie po bagnie, które zostawił tam Ziobro. A teraz Jacek Sasin. Będę szczery. Oczekiwałem jakiejś szopki w wykonaniu Sasina, oczekiwałem jego nerwów, złego podejścia do członków komisji. Pan Sasin naprawdę pozytywnie, znaczy, o ile może, o ile nie jest to eufemizm, to pan Sasin pozytywnie mnie zaskoczył tym razem. Natomiast przewodniczący Joński był przygotowany na obstrukcję, do której przyzwyczaił ich już pan Soboń, nie odpowiadając na żadne pytania i tym samym. Zabronił Sasinowi wolnej wypowiedzi, w której on teoretycznie chciał wszystko powiedzieć, to co chciał powiedzieć, a moim zdaniem to, co mógłby powiedzieć. Tak jak na wstępie powiedziałem, Jacek Sasin zaskoczył mnie swoim przygotowaniem, opanowaniem, spokojem zewnętrznym, nie było trzęsących rąk czy nóg. Na szczęście było ewidentnie widać, że trenował swoje wystąpienie przed komisją dosyć długo, a odpowiedzi w wielu wypadkach były wyuczone. Oczywiście prawda była w miarę wygodna dla Jacka Sasina, gdyż większość decyzji zapadała w biurze u Marawieckiego, a ich koordynatorem był zazwyczaj dworczyk, co pokazują nam maile ujawnione. Ze skrzynki Michała Dworczyka. Jacek Sasin, mówiąc prawdę, starał się bronić Morawieckiego stwierdzeniami w stylu, premier robił to w dobrze rozumianym interesie społecznym. Premier walczył o zdrowie Polaków. Kiedy, kiedy jednak wychodziły fakty, że wyborami na przykład miała zajmować się Poczta Polska, która jest bezpośrednio nadzorowana przez ministra aktywów państwowych. W tamtym czasie pana Jacka Sasina. Nagle Jacek Sasin albo miał amnezję, nie wiedział, czy komuś coś kazał, albo zasłaniał się kodeksem spółek handlowych, mówiąc, że jako właściciel nie ma bezpośredniego. Bezpośredniego pola nacisku na zarząd danego podmiotu. Oczywiście nie ma tego nacisku bezpośrednio, natomiast pośrednio poprzez Radę Nadzorczą już ma taki nacisk. Co ciekawe, Jacek broniąc swoją dupę stwierdzeniami, że to Rada Nadzorcza mogłaby teoretycznie naciskać na zarząd, doprowadził do tego, że komisja prawdopodobnie będzie wzywała członków Rady Nadzorczej Poczty Polskiej z tamtego okresu, aby wyciągnąć od nich informacje, czy to Jacek Sasin znów na nich naciskał. I tak po nitce do kłębka dochodzimy. Jeżeli zarząd miał naciski, a mamy informację, że zarząd Poczty Polskiej miał naciski, czego dowodem jest podanie się do dymisji prezesa zarządu Poczty Polskiej w trakcie organizacji wyborów kopertowych, jeżeli były naciski na zarząd, to oczywiście, że musiały one pochodzić albo bezpośrednio, albo pośrednio od właściciela. Jeżeli Rada Nadzorcza będzie powołana na świadków, znaczy członkowie Rady Nadzorczej będą powołani na świadków, będą musieli powiedzieć, skąd te naciski szły. Ja nie mówię, że one szły od Sasina, one mogły iść od Morawieckiego, mogły iść też od Dworczyka, może od kogoś jeszcze. Po prostu musimy stwierdzić, kto naciskał na pocztę polską, żeby wydała 70 milionów złotych. Albo inaczej, żeby wyrzuciła w błoto 70 milionów złotych. Na moim Twitterze jak zawsze mocniejszy komentarz, tym razem do tej sytuacji. Link do Twittera znajdziecie tutaj, ewentualnie w opisie do tego filmu. Pamiętajcie, na moim Twitterze jest polityka bez cenzury. A teraz Włodzimierz Karpiński. Podzimierz Karpiński jako okrzyknięty przez pisowską hałastrę przestępca przez wiele miesięcy siedział w areszcie. Z tego co pamiętam, chyba 9 miesięcy siedział. Poruszam jego osobę tylko i wyłącznie dlatego, że w ostatnim wystąpieniu Andrzeja Dudy, w którym starał się udowodnić albo uprawdopodobnić swoją decyzję w zakresie ułaskawienia Wąsika i Kamińskiego, stwierdził, iż ci, którzy walczyli z korupcją, siedzą w więzieniu, natomiast ci, którzy się dopuszczali korupcji, siedzą w Brukseli. Tak? Dokładnie. Pan Włodzimierz Karpiński był w areszcie, nie w więzieniu. I to jest najważniejsza różnica w całym tym stwierdzeniu. W areszcie siedzi się tylko i wyłącznie pod jurysdykcją prokuratury do czasu, kiedy rozpocznie się postępowanie sądowe. Kamiński i Wąsik byli już po prawomocnym wyroku i siedzieli w więzieniu. Tych dwóch rzeczy nie wolno porównywać. I oczywiście, ja nie bronię tutaj pana Karpińskiego, bo ja nie wiem, czy on jest winny, czy nie jest winny. Jeżeli jest winny, mam nadzieję, że wolna prokuratura postawi mu zarzuty, a wolny sąd go skaże. Jeżeli jest niewinny, to ten sam sąd go oczyści. Ja tylko mówię, że pan Karpiński przez 9, około 9 miesięcy siedział w areszcie, bo prokuratura nie była w stanie wysmarować aktu oskarżenia. Więc przetrzymywanie podejrzanego Karpińskiego przez 9 miesięcy po i porównanie do siedzenia w więzieniu Wąsika i Kamińskiego przez dwa tygodnie jest jednym z największych, ale pewno nie ostatnim idiot z idiotyzmów Andrzeja Dudy. Jak zawsze Andrzej Duda w tym swoim oświadczeniu motywującym ułaskawienie przestępców wydał dwa wyroki. Po pierwsze, stwierdził, że Karpiński jest już winny. Po drugie, powiedział, że Kamiński i Wąsik są niewinni. Panie prezydencie, ja tylko przypomnę, że w polskim prawie wyroki wydaje sąd. A to, że pan ma prawo ułaskawienia, to nie znaczy, że ma pan prawo wydawania wyroków, bo to jest bez sensu. Pan nie jest sądem. Pan nawet nie jest prezydentem. Pan jest tylko długopisem, który robi to, co inni, stalerkowie i kaczyńscy mukarzom. No, chyba, że się mylę. I myślicie na temat Andrzeja Dudy inaczej? No to wtedy napiszcie mi to w komentarzu. Jak zawsze, za każdy komentarz, subskrypcję oraz lajka. Już teraz Wam bardzo dziękuję i zapraszam jutro. Na razie pa.